No siemanko, witam serdecznie, z tej strony OldGamer89, witam w kolejnym odcinku z gry Age of Empires 4 The Sultan's Ascent, czyli dodatku Sułtani powstają, najnowszego tutaj DLC do Age of Empires 4. No i co, wczytamy sobie zapisaną grę, bo jesteśmy tutaj w połowie misji 5, bitwa pod Manszurą. Także wczytamy sobie dokładnie. Tutaj jest zapis ręczny po 59 minucie. Tak, czytajmy z tego punktu. No i generalnie tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że ubiliśmy mistrza szpitalników i szpitalnicy się zawinęli, ale trzeba będzie jeszcze pozostałych mistrzów najlepiej ubić, żeby mieć dostęp po prostu, wiecie, do pancerz o 3, to by było dobre w sumie. Może wieśców byśmy poszli, bo ich byśmy mieli. Wiecie, oni nie kosztowaliby nas złota. A tego złota już w tym momencie brakuje, oczywiście. Zapewnijmy sobie chociaż, żebyśmy tego jedzenia mieli pełno. O! Kolejny atak. Ojojoj. Wybić te tarany. Dobra. No widzicie, jak to wszystko wygląda. Oj nie, no gdzie piechotą jak to przeszedł? Chodziło mi o jazdę. Jazdą te trebuszety wybiliście. Dobra, ogarnęliśmy sytuację, ale tutaj muszę wam powiedzieć, że trzeba będzie po pierwsze zrobić jakieś mangonele, moim zdaniem ze dwie minimum. Ich trzeba będzie dać do drewna. Trzeba będzie trochę drewna sprzedać. I żeby za to złoto coś sobie zrobić, jakiś kurczę ludzi. W sensie lansierów, myślę, żeby dorobić. Żeby mieć, wiecie, żeby mieć power w ataku, no. Tak nie może być. My jesteśmy jednak trochę za słabi tutaj. Trzeba by było, widzicie, tutaj się przedrzeć. Szpiegiem gdzieś tam. Żeby ubić ich kurczę mistrza. Bo tutaj musi być gdzieś ten wielki mistrz kolejny. O! Był chyba. Tak, zobaczcie. Wielki mistrz templariuszy. No właśnie. I szpiegiem najlepiej go ubić, bo szpieg będzie miał, wiecie, na szota. Bo jak się zakradnie, niewidoczny jest, to może jednym trafieniem ubić i wtedy byśmy się pozbyli templariuszy stąd, czyli was, tak? No to tylko ta piechota by została. To już moglibyśmy się nawet może pokusić o atak na tą siedzibę i moglibyśmy wtedy wygrać tą jakżeż ciężką misję. Spróbujmy tym szpiegiem się przekraść. Czy tam zakraść, czy jak zwał, tak zwał, no nie wiem. Dobra, to zostawmy do obrony w sumie na razie.
Drewno. Sprzedajmy trochę drewna. Dobra, może odkryjmy tą technologię ulepszającą te wielbłądy. Dobra. Właściwie będziemy mogli przy tym szpiegiem się zbliżyć. Oj! Tak, wiadomo. To by było zbyt piękne. Właśnie, ale niech ten komputer mądrze gra. To jest też, to jest nie do pomyślenia, że to jest poziom średnio zaawansowany. No po prostu wiecie. Na tym wcześniejszym średnio zaawansowanym ten komputer dużo gorzej grał. Tutaj coś oni kurczę pozmieniali wraz z tym dodatkiem. To jest też niemożliwe, żeby on tak grał. No ginż, cholery. Dobra, poburzyć te trebuszety i jakoś to ogarniemy. Nie rób. Łuczników trochę naróbmy, chociaż żeby było jakieś kurcze mięsa armatniego tu do obrony. Chodź no ty, musimy się przedrzeć. Tak, żeby było dobrze. Nie jak. Dobra, spróbujmy. Biegnij, biegnij. Biegnij, biegnij, biegnij. Oj! Nie! No i już pozamiatane. Kurwa! Dobra, trzeba będzie nowego zrobić. Aha, tam jeszcze mam oddział. Dobra, to tych w sumie dajmy tu. Ty chyba robisz tych szpiegów, tak? Tylko 100 złota jest potrzebne. Znasz szpiega, cyk. Może dwóch zróbmy. Zróbmy dwóch. Dawać, chodźcie chłopaki. No nie, no bo tutaj innego sposobu nie ma. Trzeba tych mistrzy ubić jednak. Przez 12 nic nie robi. Zbierajcie to jedzenie chociaż, kurde. Szpiegi idą? Dobra, idą szpiegi. Wy nic nie robicie. To tu może do tego drewna idźcie. No niby mamy 114 żołnierzy, więc to jest całkiem. To jeszcze te wielbłądy róbmy. O, dobra. Musimy rozdzielić, wiecie, tych całych naszych szpiegów, myślę. Jeden po prostu poleci w jedną stronę, drugi w drugą. Dobra, ty. Oj, chodź, leć. Leć, tu środeczkiem. Nie zdąży przebiec. A może zdąży? No to jest kluczowy moment. Czy zdąży przebiec? Zdąż! Kurwa, nie zdąży. Dobra, ale tym może teraz. Już nie mam pomysłu. Naprawdę nie mam pomysłu, jak to ogarnąć. O, dobra, chyba ogarnęliśmy trochę. Fajnie, oj. No czemu wy się tak szybko teraz poruszacie? Tutaj będzie gdzieś ten wielki mistrz templariuszy. Oj nie, no czemu? No ci jadą do mnie teraz, kurwa. Czego to jest takie? Ja pierdolę. Czego to jest takie trudne? Go, forest, go, masz szansę.
Masz niepowtarzalną życiową szansę. Dobrze, jest dobrze. Gdzie jest wielki mistrz? Ubić, ubić tempaka. Znowu jakiś atak idzie, ale ja już napalony na wielkiego... A, jest wielki mistrz, jest wielki mistrz! Ubijemy go chyba. Tak! Jest! Templariusze się zabijają. Ale się ucieszyłem. Aż nie zauważyłem tutaj ataku przeciwnika. Fajnie, templariusze odchodzą. Wow, ale się udało, fajnie. Z podniecenia, kurczę, nie skontrolowałem tutaj zupełnie ataku na moją bazę. Wybiją mi pół osady. Zajmę, jak zniszczę. Widzicie, takie to są ataki taranami, dlatego ja też lubię w rankedach atakować tymi taranami, bo to pchają się po prostu do przodu i niszczą wszystko. Dobra. No i teraz pytanie, czy już atakować ten obóz? Bo zobaczcie. To już jest taka sytuacja, że kto wie. Jakbyśmy się skupili na ataku. Wiecie co? Ja może zapiszę. Zapiszmy. Próba ataku może. Próba ataku. Zapisz. Spróbujemy zaatakować, wiecie, ten obóz. Bo to wystarczy, że tą siedzibę zburzymy i wygramy. Tak mi się wydaje przynajmniej, bo tak piszę tutaj. Widzicie, siedzibę główną. Tylko ja bym zrobił więcej, wiecie, jazdy, żeby mieć do ataku. Tylko też musimy mieć jakieś domki, bo tutaj nam brakuje domków. Dobra, dostawmy sobie gdzieś tu nawet. I co ja bym chciał? Sprzedajmy drewna. Sprzedajmy jedzenia. I zróbmy lancierów do ataku. Zrobimy potężny wypad lancierami. A nie, jeźdźców na wielbłądzie. Kurczę, niechcący zrobiłem. Chodziło mi o lancierów. Niedobrze. Jeźdźcy na wielbłądzie raczej za wolni będą, żeby to zniszczyć. I mam. Jeden sześć. A nie, szybkość ruchu jest taka sama niby. To sprawdźmy. Może i tak. Dobra, to może zrobimy jednak wypad z tymi konnymi wszystkimi jednostkami. Tu zróbmy tych trochę. Tych zróbmy do jakiejś obrony, do jakiejś prowizorki obrony. No i zrobimy próbę ataku. Zrobimy próbę ataku, no bo co nam szkodzi tak naprawdę? Na tą siedzibę główną, nie? Widzicie, to ma 1000 zdrowia. Zostali templariusze tutaj do obrony. Może się uda, bo tutaj zobaczcie, tu nie ma żadnych jednostek już chyba za bardzo. Także kto wie. Jeszcze trochę nazbierajmy może jednostek. Chociaż, ilu was to jest? Dawać te wielbłądy wszystkie, 18, 5, 23. Dobra, idę z atakiem, bo już znowu atakują. Zaatakujmy tą siedzibę. Bawajcie się. Nie bójcie się tu bronić w razie czego. Oj! Dobra, jedźcie, nie tego, na siedzibę. Na siedzibę po prostu, zburzyć siedzibę. Tam już dostali ci teutońscy, tylko to może nie zdążą mi wybić, zanim ja, wiecie, ja im zniszczę tą siedzibę. Sposobem, jak się mówi, do boju. Spalić to. Oj, cieszę się teutońscy, no zobaczymy. Nie zdążymy to zniszczyć. No. 700. 500. No, powiem wam, że połowę zabraliśmy życia. Połowę zabraliśmy życia. Ale to brakło.
Kolejny atak na nas. No ale dobra, tamto już ma połowę życia, oni chyba tego nie wyremontują przecież. Tak. Także wystarczy to już dobić po prostu, czyli w teorii podobny atak i wygramy. No. Dobra, zabić ich. Lansierów. Spróbujmy jeszcze to robić. No i zobaczymy. Może się uda. Zrobimy taki atak już chyba wszystkimi. Postawimy może wszystko na jedną kartę. Niewiele tam brakuje. Weźmy jeszcze tych pikinierów. Weźmy te mangonele. A, proszę pod jedyneczkę. By siódemka. No z tych mangoneli jakbyśmy tam odwinęli, no to na pewno by się udało. No i fajnie. Tym razem ja ich ładnie załatwiłem. Dobra, zostali tylko ci cali teutońscy. Ciągnijmy ten sprzęt oblężniczy, tam trzepniemy z daleka w tą siedzibę i wygramy. Na spokojnie, nie róbmy hałasu potrzebnego. Oj! Dobra. Ładnie, ładnie. O to chodziło. Jeszcze, jeszcze. No. Dorzucić coś jeszcze, niech się to spłonie już. Dobrze. Udało się. Kurde. Ale to było trudne. Źle pograliśmy w tej pierwszej części. Those Franks still breathing abandoned their assault. From this moment, the nearby city would be named in honor of our triumph. El Mansura, the victorious. Mamy zwycięstwo. No, ale dobrze, że tego wielkiego mistrza Templariuszy ubiliśmy. To wiecie, to zostali tylko ci Teutońscy i dzięki temu no już wtedy łatwiej było atakować tą główną siedzibę, nie? No dobra. No to dzięki za oglądanie, no i do następnego, cześć!